W dzisiejszym odcinku przedstawiamy nowe oprogramowanie KME NevoSky 5071 z dnia 18 września 2023 roku do obsługi sterowników gazowych z rodziny NevoSky Dual Direct Max Jet Sun. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. W najnowszej aktualizacji dodano obsługę nowego, innowacyjnego sterownika KME Nevo Sky Dual. Sterowniki Nevo Sky Dual przeznaczone są do obsługi aut z silnikami z podwójnym systemem wtryskowym. W silnikach tego typu każdy cylinder posiada wtryskiwacz bezpośredni DI i pośredni MPI. Sterownik Nevo Sky Dual odczytuje czasy wtrysku z obu wtryskiwaczy benzynowych oraz inne parametry silnika. Przetwarza je i dobiera odpowiednią dawkę gazu wtryskiwaną za pomocą jednego wtryskiwacza gazowego. Sterownik dostępny jest w dwóch wersjach R plus RL i RL plus RL. Pamiętaj, literka R oznacza emulator rezystancyjny standardowy. Literka RL emulator indukcyjny. Wersja R plus RL standardowa posiada emulatory wtryskiwaczy benzynowych w wersji rezystancyjnej R dla wtryskiwaczy DI oraz w wersji indukcyjnej RL dla wtryskiwaczy MPI. Wersja RL plus RL posiada oba emulatory w wersji indukcyjnej RL. Zarówno dla wtryskiwaczy DI, jak i MPI. Dla sterowników Direct dodano alternatywny mechanizm obliczania dawki benzyny IDC. Improved Dose Calculations. Pamiętaj, po włączeniu tej opcji wymagana jest ponowna kalibracja systemu. Dla sterowników zbudowanym modułem OBD, to jest Dual Direct Max Jet OBD Mini, Jet OBD, Jet Expert. Wprowadzono usprawnienia w komunikacji z OBD. Dokonano usprawnień diagnostyki problemów z OBD. Dodano nowe kody błędów do kasownika. Dokonano aktualizacji protokołów OM. Ulepszono uśrednianie poziomu gazu w trybie hybrydy. Pamiętaj! Sterowniki z rodziny Nevo Sky z modułem OBD dedykowane są do aut z napędem hybrydowym. Dla sterowników Max i JetExpert przeznaczonych do silników z pośrednim wtryskiem benzyny MPI z modułem emulacji dodano nowe szablony emulacji CP (emulator niskiego ciśnienia paliwa). Dla wszystkich sterowników pośredniego wtrysku MPI dodano opcję wykrywania zaniku zasilania wtryskiwaczy benzynowych. Opcja przydatna dla aut odcinających zasilanie wtryskiwaczy benzynowych po wyłączeniu zapłonu. Dodano również możliwość zbierania konfigurowalnych parametrów na mapach paliwowych, np. korekt z OBD. Pozwala to na jeszcze lepszą wizualizację pracy auta. Dodano również zbieranie obrotów silnika na mapach paliwowych. Dodano obliczanie dystansu, jaki minął po przekroczeniu przeglądu. Uaktualniono bazę wiedzy systemu eksperckiego SKY który czuwa nad poprawnością ustawień oraz pomaga rozwiązać problemy napotkane podczas konfiguracji i kalibracji instalacji gazowej KME z rodziny NEVO-SKY. Dokonano aktualizacji schematów montażowych, wprowadzono aktualizację tłumaczeń językowych, dokonano usprawnień w wyglądzie i działaniu programu. Zachęcamy do aktualizacji i korzystania z najnowszej wersji oprogramowania KMN Ewosky 5071. Pozdrawiamy Zespół Akademii KME.